prosiłbym o wyjaśnienie, co to za dyplom, co to za nagroda i jak to się stało. No to jest to dyplom za wygranie przeze mnie konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji. I konkurs w ogóle polega na tym, że studenci pielęgniarstwa, tak jak ja na przykład jestem studentką trzeciego roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz pielęgniarki, mogą zgłaszać pomysły dotyczące usprawniania opieki nad osobami chorymi. No ja zgłosiłam projekt nagrania filmów instruktażowych dla rodzin, które opiekują się osobą chorą w domu. I właśnie dzisiaj dostałam dyplom do przekazania dla gminy, tutaj właśnie dla przedstawiciela pana burmistrza, za to, że jako mieszkanka gminy wygrałam ten konkurs. I właśnie ten dyplom jest taką pamiątką dla gminy za to wygranie przeze mnie tego konkursu. Tu jak pani wspomniała, ten dyplom jest pierwszy w warmińsko-mazurskim, tak? Tak, właśnie nagroda zdobyta przeze mnie, Nagrody Królowej Szwecji, jest pierwszą z wygraną przeze mnie w województwie. Wcześniej w ogóle w województwie nikt nie dostał takiej nagrody. No i też pierwszą dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dobrze, panie burmistrzu, no jak pan się czuje, mając tak uzdolnioną panią, no, która przynosi tutaj dyplom i sławę, chwałę dla dobrego miasta, dla gminy? Szanowni państwo, Agniesiu, kochana, bo powiem, są trzy powody, dla których nie wiem, czy nie pęknę z dumy za chwilę. Po pierwsze, to jest moja uczennica, to jest zaszczyt, że spotykamy się po kilku latach i w takich cudownych okolicznościach. Drugi powód to jest oczywiście... Nazwę to po imieniu, że nie było chyba takiego wydarzenia w historii naszej gminy, aby nasz mieszkaniec, nasza piękna mieszkanka, moja uczennica, powtórzę to po raz kolejny, przyniosła do naszej gminy tego rodzaju wyróżnienie Królowej Szwecji. No i trzeci, no absolutnie, to jest duma dla całej gminy, to jest powód dla naszych 16 tysięcy mieszkańców, żebyśmy byli dumni z naszych mieszkańców, z naszych absolwentów, z naszych uczniów, z naszych pań. Bo mówimy tu o zawodzie, który stoi być może nawet na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o poziom zaufania w społeczeństwie. Mamy tutaj przecież, mówimy o takich zawodach jak lekarz, prawnik, mówimy o powołaniu księdza, mówimy o nauczycielach, mówimy o strażakach, mówimy o mundurowych, mówimy w końcu o zawodach, które stanowią o bezpieczeństwie naszego życia. Tutaj mamy do czynienia z absolutnym, no chyba numerem jeden, no, pielęgniarka, pielęgniarz to jest to ktoś, kto stoi na froncie walki o nasze bezpieczeństwo, o nasze zdrowie. I tym bardziej no, wyrażam po raz kolejny dumę, że to jest moje dziecko z mojej szkoły, z mojego gimnazjum. Także Agniesiu, pozwól, że cię uściskam. Trudno. Badania mamy, nie jesteśmy chorzy. To się wytnie. Tak. A proszę nam powiedzieć, no jest to wideoinstruktaż dla rodzin opiekujących się pacjentem w domu. Taki jest tytuł. Czy to można gdzieś zobaczyć? Pierwszy odcinek został już nagrany w lutym w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie. Jest dostępny na YouTubie strony konkursowej Queen Sylvia Nursing Award Poland. I kolejne odcinki będą już nagrywane, kiedy skończę studia. Mam nadzieję, że od października razem z uczelnią zacznę realizację kolejnych odcinków. Czyli to nie koniec. A jaki jest plan? Ile tych odcinków? Czy to będzie rozwojowe? Tu jest właśnie pomysł taki, że nie wiadomo, nie ma określonej liczby odcinków, no bo problemy rodzin są różne i non-stop pojawiają się nowe problemy, więc to jest taki pomysł, który można non-stop uaktualniać i jest ciągle do rozwoju. I chcę dodać jeszcze, że kariera naukowa przed Agnieszką jest otwarta. Zaproponowałem Agniesi, że pojedziemy razem do Królowej. Samochodem, wiadomo jakiej marki i czyim, po odbiór tej nagrody osobiście z rąk Królowej Szwecji. Oczywiście to jest żart i nie żart. Stoję do dyspozycji, Agniesiu, ale chcę też zaapelować do wszystkich przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy, bo przecież ten zawód jest otwarty też dla mężczyzn, żeby wierzyli w to, że w tych czasach, w których się wydaje, że już nic nie można osiągnąć, bo wszystko zostało odkryte, wynalezione, oprócz oczywiście informatyki, komputerów i smartfonów, bo ten kierunek jest nieodgadniony, to jednak tu jest przykład na to, że w dziedzinie pielęgniarstwa można uzyskać tak kosmiczny, nie waham się powiedzieć, sukces. Także jeszcze raz gratuluję przede wszystkim mamusi, tatusiowi, rodzeństwu, że no, dochowali się takiej latorośli pięknej, i jakże już sławnej. No i gmina Dobre Miasto może czuć się dumna, że a nauczyciel Kowalski może się czuć dumny z takiej uczennicy. Także dziękuję, pozdrawiam wszystkich i życzę naprawdę sukcesów, Agniesiu, żeby wiodło ci się. No i oczywiście powiem, że czekam, wiesz, bo ustalaliśmy tutaj, mówiliśmy o bliźniętach, mówiliśmy o rodzinie, także życzę ci, żebyś też na tym polu osiągnęła sukces.